się sam. Och, ucałowałbym cię ten skoczny draniu. Myślałem, że to koniec. Fragile jest w śpiączce już jakiś czas. Ale dzięki kryptobiotom od ciebie powinniśmy ją wybudzić. Jest też szansa, że kolejna porcja zdoła postawić ją na nogi. Spisałeś się. Sam. Wróciłeś. To musiała być ciężka podróż, zwłaszcza w pojedynkę. Ale w końcu cały zespół jest w komplecie. Cały? A Die Hardman? Ostatnio zbyt często podróżowała między plażami. Hiralium skaziło jej komórki. Ma jakby jetlag na poziomie cząsteczkowym. Zachwiało to homeostazą całego organizmu. Nie martw się, nic jej nie będzie, ale musi odpocząć. Gdzie jest dyrektor? Leży w innym pomieszczeniu. Bridgesi znaleźli go na zewnątrz oddziału izolacyjnego. Podobnie jak ciebie po powrocie z plaży Cliffa. Nawet po dekontaminacji jej stan przez długi czas się nie poprawiał. Sam, jesteś głodna? Czyżbyś mnie potrzebował? Ciekawe. Ach. Ach.
prawda? Sam już jest. Wielki dostawca. Jedyny znający drogę na plażę Amelie. Jesteś zbyt osłabiona. To byłoby dla was za dużo. Kiedy sam szukałem plaży Amelie, zdałem sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Gdyby przyrównać plażę do wieloświata, jej plaża istniałaby na wyższym poziomie niż nasze. Mogę odwiedzać plaże innych, ale na jej plażę nie mam wstępu. Jest niewidzialna, niedostępna. Pewnie nawet dla Fragile. Spróbujcie sobie wyobrazić układ krążenia. Nasze plaże to pojedyncze naczynia. A plaża Amelie to serce, które zasila całą resztę. Naczynia są zależne od głównego układu, którym rządzi serce. Nadaje mu kierunek. Dyktuje rytm. Dyktuje wszystko. Kontroluje całość. Nie widzicie? To ona ma tu władzę. Ty prawdopodobnie możesz popłynąć pod prąd i tam dotrzeć. Ale gdy tam będziesz, staniesz się zależny od jej woli. Jeżeli zechce cię zatrzymać, zrobi to. Fragile i Die Hardman uciekli z tej plaży, prawda? Myślę, że w moim przypadku było jak w twoim. Nie uciekłam na własne życzenie. Zostałam wyrzucona, poddana repatriacji przez nią. Wyrzucona? Czemu? To tylko teoria, ale zależy jej, żebyś do niej poszedł. Tego właśnie chcę, prawda? Taki ma kaprys. Chce zniszczyć świat ze mną u boku. Czyli w skrócie, jeśli chce zapobiec wdarciu i powrócić cały, muszę iść na jej plażę i ją powstrzymać. Zgadza się? Dokładnie. Jakby to nie brzmiało, mamy tylko ciebie. Chociaż szczerze, bardzo wątpię, czy coś wskórasz. Jeżeli nie zdołasz jej przekonać, musisz ją zabić. Jeśli to zrobisz, ocalisz świat, ale sam zostaniesz poza nim. Na zawsze. Ciebie zlecenie. Dasz radę dostarczyć mnie na plażę? Pogadam z nią. Może posłucha. Chociaż i tak co najwyżej opóźnimy nieuniknione. Ale jeśli ugramy przez to czas, żeby zbudować coś nowego, lepszego, nawet na chwilę. Znam kobietę, która dobrze wykorzystała taką szansę. Nic nie trwa wiecznie, nawet świat. Ale musimy o niego walczyć do końca, racja? Łatać dziury, zmieniać części i tak dalej. Żebyśmy czuli, że było warto, że żyliśmy. Myślałam, że nie lubisz się zbytnio starać. Tak było, bo ledwo radziłem sobie ze sobą. Kiedy spotkaliśmy się w jaskini, starałem się tylko dożyć kolejnego poranka. Miałem w dupie Amerykę i przyszłość. Żyłem kłamstwami, wyrzutami sumienia. Byłem wrakiem.
ale gdzieś po drodze zacząłem się zmieniać. Poznałem ludzi, którzy przekonali mnie, że nie jest tak źle. Wierzyli w lepsze jutro i we mnie. Dzięki nim wytrwałem i otworzyłem się na nadzieję. Muszę się postarać, choćby dla nich. Nawet gdybyś miał nie wrócić? Jak nic nie zrobię, to i tak umrę, nie? Zajmij się, Lu. Dobrze. Nie znalazłem poronnej na wschód od portowego. Ma mieć spokój. Rozumiesz? Dobrze. Jestem pewien, że szybko powróci do zdrowia. Szukaj jej sam. Dotknij. Wiem, że ją kochasz. Kochasz ją!
London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Ostatnie wdarcie już się zaczęło. Amelie? Spóźniłeś się. Co się stało? Twój głos. Nadal nie wiesz, kim jestem, prawda? Kim jesteś? Sam. Wiedziałam, że wrócisz. Będę na ciebie czekać na plaży. Czekałam na ciebie. Właśnie tu, od dawna. Miałeś mnie powstrzymać. Przerwać to wszystko. Bridget? Tak. To ja sam. Gdzie Amelie? Tam, gdzie zawsze. Nigdzie. Moja córka Samantha America Strand nie istnieje. Amelie nie istnieje? Nie w twoim świecie. Przykro mi, Sam. Tak długo musiałam nosić maskę. Amelie i Bridget właściwie są częścią mnie. Co to ma znaczyć? Słuchaj, daj mi powiedzieć. Mam tak mało czasu. Słuchaj. Nic nie mów. Teraz rozumiesz, Sam? Amelie i Bridget to tylko imiona. Prawdziwa ja to czynnik zagłady. Więc, wiedząc to, co wiesz, masz dwa wybory. Pierwszy to dostać kulkę? Gdybyś tutaj zginął, nie wróciłbyś. Odszedłbyś w zaświaty. Nie. Nie zabiję cię. To byłby straszny błąd. Wiem to lepiej niż inni. Ostatnie wdarcie już się zaczęło. Z mojej plaży i plaż wszystkich Amerykanów powstał skraj. I wkrótce z tego miejsca zaleje go wielka fala antymaterii. W sekundę świat przestanie istnieć.
Pożre go eksplozja. Wielki wybuch. Cóż, oto twój pierwszy wybór. Nie rób nic. Zostań ze mną i obserwuj aż do końca. Mam na to patrzeć? Ze mną. Razem. Dopóki nie zgasną płomienie. Chyba nie brzmi to aż tak źle. Światu i tak nie zostało wiele czasu. Masz też drugi wybór. Rozbudowując sieć, połączyłeś wielu ludzi i ich plaże, scalając je w większą całość. Jak ten kipu. Jednocześnie złączyłeś tę plażę z moją. Tą, na której otworzyłam bramę do zaświatów. Nie da się cofnąć czasu. Ale jeśli odetniesz mnie i moją plażę, może wdarcie nie dotrze dalej. Może uda się go uniknąć i ludzkość przetrwa trochę dłużej. Więc to nie musi być koniec. Niestety. Tej plaży nic już nie uratuje. Rozejrzyj się dookoła. I dlatego musimy zerwać naszą więź. I to wystarczy. Wdarcie się skończy. Nie zatrzymasz nieuniknionego. Szóste wymieranie nadejdzie. Albo teraz, albo później. Możesz przyjąć to z godnością i szybko wszystko zakończyć. Albo walczyć na próżno. Dobrze wiedząc, co cię czeka u kresu. Taki masz wybór. Miałeś go cały czas. Może uda ci się jeszcze zakończyć ten koszmar. To ty zjednoczyłeś świat. Ty masz prawo zdecydować. Nie rób nic, albo to zakończ. Podejmij decyzję i nie wahaj się. Już czas, Zamiestrant. Musisz wybrać. Czekaj. Nie wiem, co zrobić. Ależ wiesz, po tym wszystkim, co przeżyłeś,